Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj rozmawiam z profesorem Hausnerem na temat raportu Państwo i my, 8 grzechów głównych Rzeczypospolitej. Ja nazywam się Anna Miżyńska, jestem studentką pana profesora, studentką drugiego roku studiów magisterskich Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Panie profesorze, grzech numer 2, czyli niezdolność posługiwania się różnymi trybami rządzenia. Ta niezdolność w pewnym momencie wygląda na to, że patrząc od dołu wynika z samego braku zrozumienia wśród urzędników, wśród osób, które działają w administracji rządowej, samorządowej, różnego rodzaju trybów, którymi państwo może się posługiwać, różnego rodzaju mechanizmów, które mogą być stosowane po to, żeby tą sprawność w zarządzaniu publicznym mogła w ogóle zaistnieć. Jak to jest? Z czego to wynika u nas w Polsce? Po części wynika to ze słabości naszej administracji w zakresie uczenia się. To znaczy każda organizacja, każdy system społeczny, każda struktura musi kumulować swoje doświadczenia, musi kumulować wiedzę i na tej podstawie zdobywać zdolność do działania adekwatnego do sytuacji. Więc jeżeli nie ma tego uczenia się, no to oczywiście mamy do czynienia z sytuacją odkrywania Ameryki po wielokroć, czy odkrywania koła, czy prochu. Więc wymyślamy proch. Ale po części wynika to z pewnych nawyków posługiwania się tym, co bezpieczne, tym, co utrwalone, a nie zachowywania elastycznego. Ale najpierw powiedzmy sobie, że państwo może działać korzystając z trzech różnych trybów. Jeden tryb to jest tryb władczy. Państwo jest taką strukturą, która ma uprawnienia władcze, hierarchiczne, może stosować nakazy. I oczywiście są takie dziedziny życia, w których to władztwo jest absolutnie niezbędne, bo inaczej przestaje to działać. Innym sposobem reagowania jest dopuszczanie do spontanicznych dostosowań się, w tym dostosowań rynkowych. Państwo stara się tworzyć pewne ramy dostosowań, ale pozwala pewnym procesom społecznym się swobodnie rozwijać, a koryguje tylko wtedy, kiedy pojawiają się jakiegoś typu negatywne zjawiska, któremu trzeba zapobiegać. A trzecia możliwość to jest podejmowanie partnerskiej współpracy, współdziałania. Otóż najczęściej jest tak, że mało kto potrafi ująć sytuację, w której działa, w taki sposób, by zrozumieć, co może załatwić za pomocą działań władczych, co powinno być pozostawione życiu, dostosowaniu, a co powinno być realizowane w partnerstwie. I cała sztuka polega na tym, by zrozumieć, że to nie jest tak, że jak się zajmuję opieką zdrowotną, to mogę za pomocą jednego trybu rządzenia załatwić wszystko. Powiedzmy rynek. Rynek w zakresie świadczeń medycznych jest oczywiście możliwy, ale w bardzo ograniczonym zakresie. Przykładem dobrym, gdzie działają mechanizmy rynkowe, jest stomatologia, ale także nawet samej stomatologii nie można pozostawić wyłącznie rynkowi. Musi być to uzupełnione o inne tryby rozwiązań. Jak popatrzymy na edukację, czy popatrzymy na jakikolwiek inny złożony system społeczny, szkolnictwo wyższe, uniwersytety, wszędzie zobaczymy, że część rzeczy powinno być na zasadzie autonomii uczelni, część rzeczy na zasadzie współdziałania rządu, rządzących z kierownictwami tych uczelni czy z środowiskami akademickimi, a część powinna być uregulowana władczo. Najczęściej jednak jest skłonność do tego, żeby wykorzystywać wyłącznie jeden z tych trybów, zamiast posługiwać się umiejętnie trzema. A to, że się tego nie uczymy, wynika z tego, od czego zacząłem. Po prostu nasza administracja i nasi decydenci bardzo słabo się uczą, bardzo słabo bazują na doświadczeniach. Mówiąc wprost, my się uczymy na własnych błędach i popełniamy często ten sam błąd po raz drugi, podczas gdy powinniśmy uczyć się na cudzych błędach, a jeżeli na własnych, to najważniejsze jest to, by nigdy nie popełniać tego samego błędu, bo wtedy oczywiście można zapewnić wyższą jakość działania państwa. We'll be right back.
Thank you.